Hejka wszystkim. Z tej strony Sandra. Na początek filmu chciałabym powiedzieć, że nie jestem żadną YouTuberką ani dziewczyną, która się zajmuje tymi rzeczami, ale jest to film dla dziewczyn, które przedłużają rzęsy lub które rozpoczynają swoją przygodę z przedłużaniem rzęs. Zauważyłam, że na YouTubie nie ma takiego filmu, więc chciałabym nagrać szybki, Szybkie, szybki film ostrzegający dziewczynę, jakie sytuacje mogą ją spotkać, z, kiedy, kiedy, jak przedłuża rzęsy. Tak. Mieszkając w Londynie, są różne typy klientek, naprawdę. Musicie się na to nastawić psychicznie, że na pewno będziecie miały takie sytuacje. Pierwsza klientka jest to naciągara. Dziewczyna, która naciąga na niższe ceny, i tutaj od razu Wam mówię, nie zniżajcie cen, bo jednej zniżycie po koleżeńsku, potem ta dziewczyna mówi do drugiej, a bo to, ja, ona mi zrobiła za tyle, a tamta za tyle i jest... i potem się kłócą, ku, dlaczego Ty mi nie zrobisz za tyle? Mm, I jest to nieprofesjonalne. Każdemu róbcie w tej samej cenie, gdy, jak nie chcecie mieć się żadnych... Yy, wiecie o co chodzi. Potem afer, sfer i tak dalej, jeżeli chcecie być profesjonalne w tym, co robicie. Druga dziewczyna to jest oszustka, która... miałam sytuację brytyjkę, dziewczyna, która do mnie przyszła, która przedłużyła u mnie rzęsy, było wszystko ok, dziewczyna zadowolona, bla, 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 na następny dzień ona do mnie pisze, że rzęsy jednak jej się nie podobają i czy by mi oddała pieniądze za to. Pamiętajcie, oddajemy pieniądze tylko wtedy, jeżeli ściągniemy tej dziewczynie te rzęsy, bo inaczej my oddamy pieniądze, a dziewczyna myśli, że dalej będzie sobie chodzić w tych rzęsach i rzęsy ma za free. Nie, nie, nie. I tu jest, ja się tu spotkałam z dużym grona kobiet, które tak robi, które myślą, że urodziliśmy się wczoraj i nie wiemy, co jest grane. No, ale takie sytuacje się niestety zdarzają. Drugą dziewczyną, sytuację, którą miałam, bo ja to mówię na moich prawdziwych sytuacjach życiowych, jakie mnie spotkały, była, dlatego też nigdy już nie przyjmę dziewczyny, która miała robione rzęsy u innej, dopiero się tego niedawno nauczyłam. Jest to dziewczyna, która przyszła do mnie z rzęsami już i przyszła na uzupełnianie za 30 funtów. Te rzęsy były strasznie zrobione, one były poklejone, bla bla bla. Ja zaproponowałam ściągnięcie tych rzęs, ale to była dodatkowa cena i ona ta dziewczyna nie chciała. Więc po prostu jej uzupełniłam tam na kilka rzęsek te moje. I to był błąd, bo na następny dzień ona pisze do mnie, że była u innej dziewczyny. Nie rozumiem dlaczego nie przyszła do mnie ich ściągnąć, bo ewidentnie to jest y oszustka, która chce następna wyciągnąć kasę. Nagle napisała do mnie, że ona chce 50 funtów, bo ona mnie, ona mnie opublikuje tutaj na wszystkich grupach, że jestem oszustką, naciągarą, bo te rzęsy są sklejone, bla, 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 bla. Ja mówię, przepraszam bardzo, ja Ci dokleiłam tylko kilka rzęs, Ty przyszłaś do mnie już z takimi rzęsami, więc to nie jest moja praca i Ty nie masz z czym mnie oczarnić, ja się nie wystraszę takich dziewczyn, które będą myśleć, że wystawią mnie na grupach i ja przez nie... Yy, przestanę robić rzęsy. Nie. Bo, ja się, bo naprawdę już potem Macie, od, będziecie bardziej odporne na takie coś. Yy, I tak, i tam wystawiłam je na moją stronę, że ja jej zrobiłam te rzęsy, bla bla bla, źle. Ja jej napisałam, że mm, ja jej napisałam, że te rzęsy nie są zrobione przeze mnie, na, mo na mojej stronie w komentarzu. Te rzęsy nie są zrobione przeze mnie, to jest następna dziewczyna która próbuje wyłudzić o pieniądze, bo myśli, że powie, że ściągnęła e, rzęsy u innej, bo to i mnie opublikuje, że to są moje rzęsy i mi zaszkodzi. Nie, nie, nie. Ja już się takich sytuacji nauczyłam, że nie warto z takimi kobietami w ogóle, nawet jak tam coś opublikują na Was, nie walczcie z nimi. One myślą, że wygrają, ale nie wygrają i nie oddawać pieniędzy. Oddawajcie pieniądze tylko wtedy, kiedy ściągniecie te rzęsy, bo nas naprawdę tutaj w Londynie jeszcze bardziej istnieje takie grono kobiet, które myślą, że przyjdą i będą miały te rzęsy za free. A tak, a tak to nie działa, bo to też jest nasza praca. I tak, i kończąc ten filmik, bo to jest bardzo krótki filmik. Po prostu uważam, że e, brakowało takiego filmiku na YouTube. Uważajcie, nie dawajcie się, jeżeli coś wiadomo, że na początku, jak się uczucie, nie zawsze wychodzi perfekcyjnie. Jeżeli coś jest nie tak, proponujcie ściągnie, ściągnięcie rzęs, a nie, że potem ta dziewczyna chodzi w waszych rzęsach. I tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo.